nadaje się na ucznia. Ciąg dalszy naszych rozważań o byciu uczniem Jezusa. Zobaczyliśmy, zobaczyliśmy punktę wyjścia. Dla nas są słowa z księgi proroka Izajasza, które otrzymaliśmy już dwa razy na spotkaniu. Wie, wszyscy Twoi uczniowie będą uczniami Pana. Skoro Bóg nam daje jakieś słowo, to znaczy, że trzeba się nad tym słowem pochylić, rozważyć je. Wszyscy Twoi uczniowie znaczy wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. I mieliśmy już temat pierwszy, być właśnie uczniem Jezusa. Drugi temat tydzień temu, że wystarczy, być jak, żeby być jak mistrz, nie musimy być lepsi niż Jezus. Kto jeszcze nie słuchał nauczania sprzed dwóch tygodni, sprzed tygodnia, gorąco zachęcam do odsłuchania. A dzisiaj pójdziemy krok dalej, ponieważ w tamtych nauczaniach pojawiło się już to, co dla nas najważniejsze. Pojawiło się to, co znaczy być uczniem? Część jakby profilu ucznia się tu pojawiła i pójdziemy dalej w tym rozważaniu, by zobaczyć, czy ja w ogóle właśnie wrócę do tego tematu, czy nadaje się na ucznia. Czy Jezus w ogóle stawiał jakieś warunki, żeby być uczniem? Czy też przywołał wszystkich? Mówił, chcesz, to ty się nadajesz, ty też. Wszyscy się nadają, którzy tylko chcą. Tak było. No, domyślamy się, że nie, że Jezus jakieś warunki swoim uczniom postawił, i te warunki są w Słowie Bożym w różnych miejscach umieszczone. I postaramy się tym warunkom przyjrzeć, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ja się nadaję, czy ty się nadajesz na ucznia. Wiecie, taki najprostszy sprawdzian, który moglibyśmy teraz zrobić, to jest sprawdzian, o którym mówią nam Ewangelie, kiedy. Było ciemno, był blask tylko do ogniska. Jezus był aresztowany, a po dziedzińcu krążył Piotr między strażnikami i służącymi. I w tej ciemności służąca popatrzyła na Piotra i mówi hey, Ty jesteś uczniem Jezusa. A Piotr, hey, widać? <laughs> był zdziwiony, że widać, bo chciał się ukryć. Więc szybciutkie teraz ćwiczenie. Popatrz na osobę z lewej strony albo z prawej. Tak wywyższcie się w pary. O, w pary o to mi chodziło. I spytaj się tej drugiej osoby. Najpierw jedna osoba się pyta, a potem druga osoba się pyta i tylko wzrokiem dajemy odpowiedź. Czy widać we mnie, że jestem uczniem Jezusa? Zapytajcie się się w nawzajem. A druga osoba musi zrobić bardzo wymowną minę. Nie tak, że kiwamy głową, bo oczami macie to powiedzieć. Widać czy nie widać? No, zobaczcie, to, że jestem uczniem Jezusa, powinno być widać. Powinno być widać. Więc idziemy teraz dalej. Mamy to słowo obietnicy do naszej wspólnoty. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. I punktem wyjścia dzisiaj, ten tekst nam się jeszcze pojawi. Punktem wyjścia będą dwa e, teksty, które się pojawiły tydzień temu na spotkaniu. Popatrzcie na nie teraz. Tydzień temu na spotkaniu usłyszeliśmy takie słowa. Ktoś z was otworzył tutaj na chybiu, trafił, Mateusz 4,19. I rzekł do nich pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I był też drugi tekst z Efezjan 1, czwartego rozdziału. Ja przeczytam tylko werset pierwszy, chociaż usłyszeliśmy wersety od 1 do 6. Tam jest też bogata treść, ale na ten werset pierwszy yy, chcę zwrócić Waszą uwagę, bo one się uzupełniają. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście. Postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Zobaczcie, aż dwa teksty, przez dwa teksty tydzień temu Bóg przypomina każdemu z nas o powołaniu, o powołaniu, czyli o wezwaniu, które otrzymaliśmy. Trochę jak wezwanie do wojska. Tak my w rzeczywistości w dniu naszego chrztu otrzymaliśmy to wezwanie. Niestety. Mówię niestety, przez to, że dla większości z nas tutaj obecnych decyzja o chrzcie nie była decyzją Twoją, była decyzją Twoich rodziców, którzy chcieli, żebyś wzrastał w łasce. Decyzja oddania życia Jezusowi przyszła później. I y wtedy też odkryłeś, może odkrywasz dopiero, to wezwanie, którym wezwał Cię Pan. Chcę, żebyś żył nowym życiem, chcę, żebyś żył jako człowiek wolny, chcę, żebyś żył jako nowe stworzenie, chcę, żebyś żył jako nowonarodzony, chcę, żebyś żył jako wolny. To wszystko uczynił dla nas Jezus, to wszystko dla nas dzieje się w momencie chrztu, ale to też się dzieje, zwłaszcza wtedy się dzieje w momencie wolnej decyzji, wolnej decyzji wybrania Jezusa. Odpowiadam na Jego wołanie, idę za Nim. I wiecie, to, co teraz powiem w tym nauczaniu dzisiaj, wierzę, że to powinno stać się normą dla wszystkich ochrzczonych. Niestety, no, mamy taką sytuację w Kościele katolickim, jaką mamy, że mamy wielu ochrzczonych, a nie wielu uczniów. Nie wiem, czy pamiętacie to nauczanie z tymi kręgami wokół Jezusa. Był tłum, pięć tysięcy, trzy tysiące. Te kręgi to są ludzie, którzy przychodzą, bo coś dostają. I myślę, że wielu katolików ochrzczonych w naszej ojczyźnie to są troszeczkę jak ten ewangeliczny tłum. Przychodzę, bo coś dostaję. Są tacy, którzy przychodzą z przyzwyczajenia jeszcze no, i przyjmują, że się z wiarą dostaję jakąś łaskę, bo byłem w niedzielę w kościele, nie wiem po co idę. Jak tą Witek Wilk mówi, przychodzę w niedzielę na msze, bez świadomości, co tu się dzieje, tylko jest padni na kolana i powstań. padni, powstań, padnij, powstań. I do domu. Ale przychodzą, bo, bo Pan Bóg, nie wiem. Na mnie tam patrzy, żeby mnie nie ukarał, czyli też, żeby coś dostać. Ale dzisiaj bardzo wielkie grono jest tych, którzy przychodzą już ewidentnie po to, żeby coś dostać, czyli bo jest pierwsza komunia święta dziecka, bo są chrzciny, bo jest ślub. Poza tym w kościele ich nie widać. Nie obwiniam ich za to. Za nich się modlę i staram się też i ja, i myślę, że i wy, przybliżyć im Pana Jezusa. Natomiast ciężko o takich osobach, mimo że ochszczone, mimo że katolik i że przyjdzie dziecko, ościcie, dziecko pójdzie do komunii, ciężko powiedzieć, że to jest uczenie Jezusa. Bycie uczniem Jezusa, ono się wiąże z tym powołaniem i z odpowiedzią na to powołanie, z życiem w sposób godny powołania, jakim zostaliśmy wezwani. Więc z jednej strony wiem, że to, co teraz mówię, powinno być normą dla każdego, kto decyduje się być chrześcijaninem świadomym, ale zostawmy już tych, których tu nie ma. Popatrzmy na nas, którzy tu jesteśmy, bo do nas Pan powiedział te słowa. Popatrzcie raz jeszcze na to. Pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To proste zdanie nie jest tylko zdaniem do rybaków, którzy stali się uczniami apostołami dwa tysiące lat temu, bo to jest, ciągle to powtarzam i będę powtarzał, jedyne zadanie Kościoła nie ma innego. Jedyne zadanie wspólnoty, którą zostawił Jezus: idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i czyńcie uczniów zanurzając ich w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Nie ma innego zadania dla wspólnoty Kościoła, jak ewangelizacja. Amen. To są słowa Jezusa. I zobaczcie, nam to o tym Pan przypomina. Uczynię Was, Piotrek, uczynię Ciebie rybakiem ludzi. Piotrek, uczynię Cię rybakiem ludzi. Paulina, uczynię Cię rybakiem ludzi. Pójdź za mną. I z jednej strony mamy żyć w sposób godny powołania, ale też wypełniać to powołanie. I teraz pytanie to główne, czy nadaje się na ucznia? Czy spełniam te warunki Jezu? No ty mnie wzywasz. Hmm, skoro mnie wzywasz, no to chyba się nadaje, ale ja muszę się przyjrzeć, czy wszystko spełniam, czego ty ode mnie oczekujesz. Będą cztery takie warunki. Cztery znalazłem, i czterem się przyjrzymy. Pierwszy z nich, warunek, który stawia Jezus, jest prosty: możesz mieć tylko jednego mistrza. Tylko jednego nauczyciela. Gdzie o tym czytamy? Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 8 i 10. Jeden jest wasz nauczyciel. Jeden jest tylko wasz mistrz: Chrystus. Tekst ze Starego Testamentu, Pierwsze z dziesięciu przykazań. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, czytamy w księdze wyjścia w rozdziale 20. A potem w piątym Pan dopowiada, ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Zobaczcie, te teksty pokazują nie tylko jakby na nakaz Jezusa, czy tutaj nakaz Boga na górze Synaj, żeby mieć jednego Boga, ale Bóg mówi, ja Cię kocham, zazdrosną miłością. To, co czytamy potem u Izajasza, zazdrosna miłość Pana zastępów, tego dokona. On naprawdę... Nasz Bóg, nasz Pan prosi o to z wielką miłością. Jeżeli użyjemy tego obrazu biblijnego, że on jest oblubieńcem, a ja jestem oblubienicą, no to uświadom sobie teraz, jak wielką krzywdą jest dla Pana młodego, jeżeli panna młoda przed ślubem w dniu ślubu, po ślubie nieustannie go zdradza z innymi mężczyznami. Nie? Od razu nas, nas aż, aż mierzi, nie? jak ona mogła. Ale ten jest obraz o mnie, jeżeli ja zamiast jednego Boga jednego mistrza, nagle znajduję sobie jeszcze innych. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I y, jeszcze mocniej to brzmi w Ewangelii Mateusza w rozdziale szóstym. Nikt, werset 24, Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Jezus mówi: "Jeżeli chcesz być moim uczniem, możesz mieć tylko jednego mistrza. Jednego." I idąc za tym cytatem, że nie można mieć dwóch panów, bo z jednym będę trzymał, a z drugim już nie. Pytanie, które zadaj sobie właśnie, czy spełniasz te warunki? Z kim ja trzymam na co dzień? Z kim ja trzymam? Czy trzymam z Jezusem na 100% i Jego się pytam, On jest moim mistrzem, czy też właśnie mam też innych panów, może sam dla siebie jestem panem, może poglądy tego świata są dla mnie wyznacznikiem. Z kim trzymasz? Z kim trzymasz? Idziemy dalej. Drugi warunek, o którym mówi Jezus, to definitywne pójście za Jezusem. Definitywnie pójść za Jezusem może nawet dodać bez ociągania, o czym mówią fragmenty biblijne, powołanie uczniów. Mateusz 4:19, co padło na spotkaniu, ale tutaj werset 20 Wam podkreśliłem. I że do nich, pójdźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim." Kochani, podobna jest, to słowo natychmiast jest też użyte w opisie Marka. I Mateusz, i Marek tak to opisują. Stanął Jezus na brzegu, powiedział, follow me, pójdźcie za mną. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Ojciec Adam szóstak ciekawie rozkminił powołanie Piotra, zestawiając obraz z pierwszego rozdziału Jana, potem obraz z Łukasza i troszeczkę jakby kwestionuje tutaj tę, tę, tę skrótową myśl że zobaczyli go natychmiast, zostawili i wyszli. I rzeczywiście można pójść za ciebie bardzo mi się podoba ta interpretacja, interpretacja ojca Adama Szustaka, że właśnie najpierw poszli wszyscy mężczyźni z Galilei, poszli nad Jordan, gdzie Jan udzielał sztu, poznali Jezusa, Andrzej, brat, brat Szymona, nawet zamieszkał z Janem na noc, a potem, kiedy wrócili do kafarną, kiedy Jezus przechadzał się na brzegu, a oni łowili, to już go znali, nie? Już jakiś czas minął. Jeciec Adam mówi, no, czy to było takie natychmiast. I historycznie, czy chronologicznie, gdyby tak rozkminiać wydarzenia, można by się było tego przyczepić. Natomiast, zobaczcie, dwóch ewangelistów pod natchnieniem ducha używa słowa natychmiast. I wierzę, tutaj w kontekście tego, tego warunku bycia za Jezusem, że Bóg przez to słowo też chce coś powiedzieć tym, którzy czują się wezwani. Bóg mówi, kiedy Cię wzywam, to czekam na Twoją odpowiedź Zrobić teraz, a nie za pół roku. Kiedy ja Cię do czegoś zapraszam, to chcę, żebyś poszedł za tym, bo tak jak dzisiaj modliśmy się w psalmie 16, zaufasz mi, że moje drogi są dla Ciebie najlepsze i że nie ma dla mnie dobra. Nie ma dla Ciebie dobra poza mną, mówi Bóg. Obracałem te słowa Psalmu. Więc definitywnie pójść za Jezusem. Mamy ten obraz rybaków, oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. I mamy podobnie. Yy, yy, a tutaj, przepraszam, powinnać być na, na, na slajdzie poprawka Mateusz 9:9, Mateusz nie zmieniłem sigli, to jest Mateusz 9:9, ten cytat, właśnie zerkam tutaj, że jest błąd na slajdzie. Mateusz 9:9, czyli powołanie Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Rewelacyjne są to opisy, ale pokazują definitywnie. I o ile jeszcze rybacy potem po, po zmartwychwstaniu wracali do łowienia ryb, wiecie, co mi się podobało Mateusza? W ogóle bardzo go lubię, bo ja się urodziłem w święto świętego Mateusza i to jest taki mój patron z dnia moich urodzin. Lubię go, dlatego wziął go na bierzmowanie. Bo Mateusz jest bardzo szczery w tej Ewangelii i Mateusz nigdy nie wrócił do komory celnej. Rybacy jeszcze mieli próbę powrotu. Mateusz nigdy nie wrócił. Wstał i poszedł za nim. Definitywnie pójść za Jezusem. I słuchajcie, mamy te dwa przykłady, ale jeszcze trwając w tym punkcie, zobaczmy na dwa jeszcze fragmenty biblijne. Zakończenie dziewiątego rozdziału, kiedy różni ludzie przychodzą do Jezusa i mówią, że pójdę, pójdę za Tobą, ale coś jeszcze chcę zrobić. I co im odpowiedział Jezus? Popatrzmy na te fragmenty. Łukasz 9, 59-60. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Bardzo surowe słowa Jezusa, szczególnie do kogoś, kto jest świeżo po śmierci Taty i tuż przed pogrzebem. I oczywiście nie chodzi o to, żeby pogrzebu Taty nie odprawić, nie? ale chodzi o myślenie, że jeżeli ty myśleniem będziesz w sprawach tego świata, to niestety, nie? Jeżeli chcesz iść za mną, to twoje myślenie musi się zmienić. I kolejne wersety tego samego rozdziału są jeszcze, są, podkreślają ten radykalizm. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I znowu nie chodzi o pożegnanie się z bliskimi, gdy jeżeli ktoś na przykład wyjeżdża na misję yy, daleko. Yy, chodzi o zmianę myślenia. Gdzie jest Twoje myślenie? Uwiązane wśród prawdego świata, uwiązane z bliskimi, czy myślisz o Królestwie Bożym? I bardzo surowe słowa Jezusa. Kto się wstecz ogląda, nie nadaje się. Uczniem Jezusa staje się na całe życie, nie na kilka lat. I mam pytanie do Ciebie. Takie było pytanie pierwsze, z kim trzymasz? Pytanie do Ciebie. Wybrałeś Jezusa? Skoro tu jesteś, wybrałeś Jezusa? Wybrałeś go na całe życie? Czy na jakiś czas? Za kilka lat, jak się zmieni konfiguracja w Twoim życiu. To może dasz sobie spokój z byciem uczniem Jezusa? Czy jesteś już dzisiaj przekonany o tym, że definitywnie chcesz iść za nim? Słowo Boże nam pokazuje, uczeń idzie definitywnie na całe życie za Jezusem. Idźmy dalej odrzucić przeszkody. Jezus zaprasza kandydatów na uczniów, żeby odrzucili przeszkody. Słuchajcie, tutaj cytatów biblijnych było mnóstwo, więc zostawiłem tylko jeden podwójny a pozostałe przeszkody Wam wymienię, bo byśmy nam się zrobiła cała tutaj litania tekstów biblijnych. O jakich przeszkodach mówi Jezus? No o jednej z nich mówią te teksty biblijne. I uwaga, będzie teraz tak. Łukasz 14, 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. I podobnie brzmiące zdanie z Mateusza. 10:37. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Myślę, że nie muszę tego wyjaśniać. Jezusowi nie chodzi o całkowite zerwanie relacji rodzinnych. Jezusowi chodzi o inną rzecz. Jeżeli relacje rodzinne wiążą Cię w taki sposób, i to nie chodzi teraz o relacje rodzinne, to szczególnie rodzice wobec dzieci, dzieci wobec starzejących się rodziców. Pewne rzeczy trzeba wypełnić jako miłosierdzie i przekazanie czci ojca swojego i matkę swoją, ale także powołanie rodziców, by zająć się dziećmi i dać im nie tylko opiekę w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie, ale także podstawy do startu w życie. To jest pisane w powołanie i to jest bez dwóch zani. Nie o to chodzi. Natomiast chodzi o, o to, że może być tak, że pewne relacje rodzinne będą tak, wią, tak cię wiązały, tak cię będą krępowały, że ucierpi na tym Twoje życie dla królestwa. Szeroko rozumiane. Tutaj oczywiście miałem taką pokusę, by teraz wypunktować, spiegły różne konfiguracje i sytuacje, ale chcę to zostawić, żeby nie robić z tego takiego nauczania w nauczaniu, żebyśmy zobaczyli, że tutaj Jezus zachęca do pewnego balansu. I to, tak, balans, może złe słowo, Jezus zachęca do pewnego rozeznania, bo z jednej strony jest to powołanie rodzicielskie, powołanie macierzyńskie, powołanie do ojcostwa i opieka nad rodzicami, a z drugiej strony to wyzwanie do życia dla królestwa. I trzeba znaleźć tutaj tą właściwą ścieżkę, by ani jedno, ani drugie nie ucierpiało. Ani jedno, ani drugie nie ucierpiało. Więc jeżeli. Więzi rodzinne mają być przeszkodą, i ma zniknąć Twoja służba dla królestwa zupełnie, no to gdzieś tu proporcje zostały zachwiane. Ja tak czytam te teksty, że one są wołaniem o dobre proporcje, a Jezus jako rabbi Izraela używa tutaj takiej formy retorycznej, którą często rabini używali, czyli używa przesady. Tak, wrócę. Rabini często używali kontrastu, Jezus też często kontrastował pewne rzeczy typu 10 tysięcy talentów i 100 denarów, typu wielbłąd przez ucho jelne, To jest typowa, taka, typowe zabiegi rabinów, nie? Użyć przesady, użyć kontrastu, przepraszam, ale czasami też Jezus używał przesady, żeby pobudzić. I zobaczcie, tak trzeba czytać te słowa, no bo czy Jezus zzywa teraz do łamania przekazania czwartego czci ojca i matkę? Nie, a jak brzmi to słowo z Łukasza? Jeśli ktoś nie ma w nienawiści ojca i matki, nie może być moim uczniem. Jezus celowo tak dociska, żebyśmy się obudzili. I podobnie, nie? kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kiedyś nasz wykładowca się rozpędził i e, przekręcił te słowa. To tak teraz dla rozluźnienia. Kto kocha ojca bardziej niż matkę, nie jest niegodzien. <noise> to tak nie, nie? to jest oczywiście tylko <noise> przejęzyczenie. Ale potem myśmy przez lata, bo jako klerycy oczywiście klerycy wyłapali to na wykładach i potem był. Przez wiele lat krążyła taka anegdota, że nowa Ewangelia według księdza Romana, W. Kto kocha ojca bardziej niż matkę, nie jest w Dobrze, myślę, że to rozumiemy. Przeszkody, które chcę Wam wymienić, na które już nie będzie tutaj tekstów biblijnych. Przeszkodą mogą być, przeszkodą w byciu uczniem, przeszkodą w służbie królestwa, mogą być więzy rodzinne, może być własna działalność, własne plany, własna gdzieś tam praca zawodowa. Mogą być dobra materialne, zobacz, bogaty młodzieniec. Mogą, może być też pragnienie zaszczytów, zaszczytów światowych, zaszczytów kościelnych i zadanie ucznia odrzucić przeszkody. I pytanie do ciebie, zobacz, każdy w dzisiaj punkt kończy pytaniem. Z kim trzymasz? Pytanie, czy wybrałeś Jezusa na całe życie tylko na kilka lat? A pytanie przy tym punkcie, czy coś z ciebie wiąże także nie możesz w sposób wolny i pełny służyć Jezusowi jego królestwu. To jest ważne pytanie i trzeba, żebyś na nie znalazł sobie odpowiedź. Idziemy dalej, czwarty ostatni warunek, czy ostatni w tym moim nauczaniu, bo można by było tu się jeszcze pobawić w pewne drobniejsze jeszcze warunki, które Jezus stawia, ale taki ważny to wezwanie do niesienia krzyża. Kto nie nosi swego krzyża idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. I przypomnę, w czasach Jezusa ten, kto niósł krzyż, oznaczało on jest skazany na śmierć. Jezus używa tego obrazu po to, żeby pokazać uczniom, że po pierwsze mają być gotowi na śmierć z powodu Jezusa, ale po drugie to jest wezwanie, bo tu nie jest mowa o zaniesieniu krzyża na miejsce kaźni, tylko o codziennym, niech codziennie bierze swój krzyż. Tu jest mowa o codziennym umieraniu dla siebie codziennym umieraniu dla swoich planów, w codziennym umieraniu po to, by naprawdę powiedzieć: Bądź wola Twoja, a nie moja. I szukanie tej woli. Tak rozumiemy niesienie krzyża jako umieranie dla siebie. I pytanie: czy jesteś gotów umrzeć dla siebie, to znaczy nie szukać osobistej korzyści, ale szukać tego, czego chce Jezus? Jezus zaprasza: Pójdź za mną i mówi: Jeżeli chcesz być moim uczniem, zapraszam Cię, żebyś spełnił takie takie właśnie warunki, czyli żebyś miał tylko jednego mistrza, żebyś definitywnie poszedł za mną, odrzucił przeszkody i umierał dla siebie, czyli niósł krzyż. Na zakończenie fragment, który padł na spotkaniu. Te dwa pierwsze, które były, Mateusz 4 i Efezjan 4, były na spotkaniu i tydzień temu też na spotkaniu padł fragment z listu do Rzymian, rozdział 6, wersety 20-23. Wiecie, z jednej strony ten tekst to jest kerygmat, czyli takie podstawowe orędzie o tym, co uczynił dla nas Jezus, bo tu jest mowa o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, a zostaliśmy usprawiedliwieni przez niego, przez jego krew i mamy łaskę, którą nam została dana, czyli to jest życie wieczne. Ale bardzo poruszył mnie werset środkowy, kiedy. Układałem to dzisiejsze nauczanie, patrzyłem też na teksty biblijne, i nagle mi się odsłoniło to, co widzicie tutaj w wersecie 22, podkreślone i jeszcze środek na czerwono. Posłuchajcie tego fragmentu. Kiedy, kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości? Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś. Po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zobaczcie, co mówi ten werset 22. Teraz. I myślę, że większość z nas tu obecnych jest na tym etapie. Po wyzwoleniu z grzechu, czyli po spotkaniu z Jezusem, po przeżyciu tego zrzucenia grzechów u Jezusa, nie, dla niektórych to była spowiedź generalna z całego życia, dla niektórych inny moment, ale masz to doświadczenie. Spotkałeś Jezusa, On Cię wyzwolił z grzechu, otrzymałeś nowe życie dzięki Niemu, i teraz kolejnym krokiem jest oddanie się na służbę Bogu. I to jest droga do naszego uświęcenia tutaj i do życia wiecznego, które się nigdy nie skończy. Wiecie, czytałem to słowo, nagle dokładnie mi się podświetliło to zdanie: Wow! Jezu, Ty nam ciągle co tydzień pokazujesz tą drogę, że nas wyzwoliłeś i zapraszasz nas do tej służby, czyli zapraszasz nas do bycia uczniem. I chcecie zachęcić, w ogóle chcę zachęcić Was tutaj zebranych, chcę zachęcić też tych, którzy będą to oglądać. Żebyś to nauczanie jeszcze raz i jeszcze raz odsłuchał. Chcę że Cię zachęcić, żebyś z tymi czterema warunkami bycia uczniem Jezusa, posiedział, porozważał, może wziął każdy z tych warunków na modlitwę i to pytanie na swoją modlitwę osobistą. Bo Jezus chce, żebyś był Jego dobrym uczniem. Nie takim chodzącym na wagary, nie takim, co ma dwóch nauczycieli, nie takim, co właśnie przykłada rękę do pługa i wstecz się ogląda. Wierzę, że Bóg chce każdego z nas poprowadzić jeszcze dalej w tym oddaniu się na służbę, bo chce, żebyśmy byli uświęceni. Więc pozwól, żeby to Słowo w Tobie działało. I dzisiaj dziękujmy Jezusowi za wyzwolenie z grzechu. Dzisiaj dziękujmy Jezusowi za tą drogę do uświęcenia, którą nam pokazuje i niech Duch Święty nas na tej drodze umacnia i prowadzi. Amen.